Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem, może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Tematem dzisiejszej medytacji jest cierpliwość Boga. Ludzie są istotami bardzo niecierpliwymi. Modyfikujemy genetycznie rośliny i zwierzęta, aby rozwijały się szybciej, a przez to efektywniej zaspokajały nasze stale rosnące potrzeby. Budujemy szybkie środki transportu, a i tak mamy coraz mniej czasu i życie nasze nabiera coraz większego tempa. Za czym człowiek tak goni lub przed czym stara się uciec? Przed jednym każdy z nas na pewno nie zdoła czmychnąć, przed sprawiedliwym osądem Boga i zapłatą za nasze postępowanie. Bóg jest cierpliwy i daje każdemu z nas szansę na nawrócenie. Przyjdzie jednak ten dzień, w którym każdy z nas stanie przed Panem Wszechświata, aby zdać sprawę ze swoich dobrych i złych uczynków. Kiedy czytamy ten dzisiejszy fragment dobrej nowiny, musimy mieć w świadomości, że przemijalność i poczucie upływu czasu są jedynie domeną tego świata. Po drugiej stronie życia nie ma czasu, jest wieczność. Jakie jest moje życie teraz, taka będzie moja wieczność. Jeśli teraz stronię od wypełniania woli Bożej, to również tam nie będę miał udziału w Bożym życiu. Jeśli jednak teraz robię wszystko, co mogę, aby do końca, nawet wbrew własnej woli, być wiernym Bogu, to mogę mieć nadzieję, że w wieczności czeka mnie szczęście przebywania w obecności Boga. Nie zwlekajmy. Od naszego dziś zależy cała wieczność.